A zatem czas przejść do kategorii 86 kg. Ten pojedynek w ringu poprowadzi sędzia Artur Chlewiński. A we walce oglądać będziemy i zapraszam do narożnika niebieskiego, mistrz Chorwacji, ale także brązowy medalista Młodzieżowych Mistrzostw Europy, Matej Uremowicz! Začarala. Ne sme drugu da pogledam, upit će me grom, ako nije sve po tvom. Trezan, a za sebe ne znam, trezan, a opijem dobom, trezan. Matej Uremović, Chorvatia, narożnik niebieski. Jego rywal w narożniku czerwonym będzie zawodnik na co dzień reprezentujący barwy kieleckiego Rasza. 8 dni temu w Zabrzu zdobył złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów. Ale w tym roku wywalczył także brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Panie i panowie, reprezentant Polski, Niedźwiadek Tomasz Niedźwiecki! Dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole. Tomasz Niedźwiecki, Polska, narożnik niebieski. Czerwony oczywiście. Niedźwiecki. Szanowni Państwo, to... No tak, to jest taka delikatna dusza, Tomasz Niedźwiecki, jeśli chodzi o zamiłowania muzyczne. No podoba nam się to, a czemu by nie? Zwłaszcza, że w ringu Tomasz Niedźwiecki bywa ostry, bywa bezkompromisowy. A posłuchamy jeszcze. Good luck. No przede wszystkim ma ciężką rękę. Często powoli wchodzi w pojedynek, ale już jak trafi tym swoim prawym, to często potrafi ustawić rywala. To tylko pytanie, w jakim momencie Niedźwiecki zacznie narzucać swój rytm walki. W Zabrzu wywalczył tytuł mistrza Polski w kategorii wagowej do 86 kg. W finale pokonał Jakuba Straszewskiego, czyli tego młodego, niezwykle utalentowanego chłopaka. No było widać, że wiele dla niego znaczył tamten sukces. Walka zresztą była bardzo dobra, emocjonująca, stojąca na europejskim poziomie. Teraz niebezpiecznie Chorwat zaatakował nad lewą opuszczoną ręką Niedźwieckiego, ale ten w kombinacjach kończy prawym sierpem. To jest jeden z jego lepszych ciosów, prawy sierpowy. Tak jak powiedziałem, bardzo ciężka ta ręka, potrafi od razu ustawić rywala, nastawić go defensywnie i wtedy Niedźwiecki może przejść do swojego rytmu pojedynku. Mocno wszedł w tę walkę Niedźwiecki, tak jakby faktycznie chciał tutaj od razu zaakcentować swoją agresywną obecność w ringu. Ach, teraz z kolei Uremowicz też potrafi być precyzyjny w odpowiedzi. Odpuścił Niedźwiecki przy tym ataku na korpus prawą rękę. A wiemy, że lewy sierpowy potrafi być szybki u każdego z zawodników. No to może być dobry pojedynek, tak jak obserwuję, szybko analizuję też te style, które prezentują obaj panowie. Przede wszystkim Chorwat się nie boi tej siły Niedźwieckiego. To da Polakowi szansę trafić, ale też będzie musiał uważać na kontrę. Szybkościowo dobrze wygląda Tomasz Niedźwiecki, to wiemy na bazie tych doświadczeń z pierwszego starcia. Teraz taka luźniutko wypuszczona lewa ręka. Ale za to, gdy się kiwał, to wystrzelił Uremowicz lewym sierpowym. Ale to było po przepuszczeniu ataku z prawej ręki Polaka. Musi wystrzegać się Tomek Niedźwiecki tego, żeby nie bić w powietrze, bo on wpada z tym prawym,
Jeśli nie natrafia na opór, no to wlatuje. No też próbował blokować te uderzenia Uremowicz. No tak, nie ma zupełnie lęku Chorwat przed siłą rażenia Tomasza Niedźwieckiego. Ta siła rażenia dała nam dowód w Zabrzu chociażby w trzeciej rundzie. Liczony był Jakub Straszewski. Choć to było liczenie na stojąco oczywiście. Tak, ale tutaj Chorwat już wydaje się dojrzałym mężczyzną. Jakub Straszewski jeszcze nie domaga fizycznie w rywalizacji z takimi seniorami, jakim jest Niedźwiecki. Natomiast tutaj Chorwat spokojnie zbiera blok. Ten blok nie jest za każdym razem szczelny, ale też jeśli przyjmuje uderzenia, to robi to z dużym spokojem. Ładnie poszukał ciosu na wątrobę Niedźwiecki w końcówce pierwszego starcia. Lewy prosty Uremowicza, spóźnił się za to Chorwat z tą prawą ręką. No dobry, ciekawy pojedynek, jednak z akcentem wyraźnym Tomasza Niedźwieckiego. Przypominamy, że po tej walce zobaczymy w ringu wicemistrzyni Europy, Anetę Rygielską. Tutaj toruniankę, dla niej część kibiców przyszła z całą pewnością. No a potem będą już dwa akcenty boksu zawodowego, a więc Bartosz Gołębiewski i Przemysław Runowski w walce wieczorem. Mówiłem o tych gwiazdach z dawnych lat chorwackiego boksu. Mate Parlow to oczywiście numer jeden, ale był też Damir Szkaro, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Seulu w kategorii półciężkiej, brązowy medalista Mistrzostw Świata. Później zresztą członek chorwackiego parlamentu z ramienia Chorwackiej Unii Demokratycznej. Jugosławia rozpadła się w 1992 roku. Później była ta wojna na Bałkanach w latach 92-95, która też niestety podzieliła straszliwie ten kraj. Ponad 110 tysięcy zabitych ludzi w tej trzyletniej straszliwej wojnie, która jednak toczyła się przede wszystkim na terenach Bośni i Hercegowiny. Trafił mocno Niedźwiecki, ponowił od razu atakiem. Wyczuł chyba, że lekko zranił swojego rywala. Natomiast, tak jak powiedziałem, Chorwat cały czas trzyma pozycję, cały czas jest spokojny, nie panikuje, nawet jeśli otrzyma mocne uderzenie i chce odpowiadać. To byłby dobry tester dla Jakuba Straszewskiego też, ten Uremowicz. Z pewnością. Ale wydaje się, że ma za mało argumentów, by zagrozić Tomaszowi Niedźwieckiemu, aczkolwiek tutaj przeważenie Uremowicza byłoby dużym błędem. Poczekajmy, bo jakby Niedźwiecki zawsze się rozkręcał z rundy na rundę. Ależ teraz wyprzedził go Uremowicz lewą ręką. Tutaj wszedł w walkę szybko i zobaczymy, jak on będzie czuł się z takim tempem kondycyjnie, bo jakby Uremowicz cały czas wydaje mi się, że on ma zapas w banku. No przede wszystkim on boksuje ekonomicznie, nawet popatrzmy na to, jak pracuje na nogach Niedźwiecki. To są takie przeskoki rytmiczne, a Uremowicz czeka spokojnie, reguluje sobie oddech. Tak, ale zobacz, że on nie traci nawet na moment pozycji. Czasem te ręce nie dolatują, ale absolutnie nie pozwala, żeby te ręce wyprzedzały nogi. To jest coś takiego, te pozytywne cechy Uremowicza, co ma na przykład Mateusz Pasternak. On się nie niepokoi w obronie. On potrafi spokojnie zza bloku sytuację w jego mniemaniu kontrolować. Ta kontrola oczywiście nie zawsze się udaje. Tutaj Mateusz Pasternak jest dużo lepszy pod tym względem. Ale teraz ładnie włączył nogi Uremowicz. Ma taki zawodowy styl, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Przygląda się rywalowi, gdzieś tam analitycznie próbuje go rozpracować. I sprawia, że w niektórych momentach Polak czuje się niekomfortowo. Proszę, lewy sierpowy po ataku Tomasza Niedźwieckiego. Ale Polak tutaj jest aktywny, żeby była jasność. Tak, on prowadzi tą rundę. Również drugą, bo tak jak powiedzieliśmy, w pierwszej był lepszy. Natomiast Chorwat jest w grze. Oczywiście, jeżeli drugą rundę wygra Niedźwiecki, no to będzie już w znakomitej pozycji wyjściowej przed trzecim starciem.
Też na przestrzeni dwóch, trzech lat widać, że ten boks Niedźwieckiego poddany jest procesowi takiej ewolucji. On wcześniej był zawodnikiem dużo aktywniej pracującym na nogach. Dzisiaj stara się jednak też ten boks ofensywny pielęgnować. To jest kategoria 86 kg. Tutaj się nie da skakać. Oczywiście są fenomenalni zawodnicy. Takim przykładem jest najlepszym Aleksander Rusyk, który potrafi balansować na tych nogach nieustannie. Niemal unosić się w powietrzu, a jednocześnie mieć pozycję do zadania ciosu. Takich jest niewielu. Niedźwiecki postawił na to, żeby stać mocno i zadawać kombinacje szybkie rękoma, a to ciężko połączyć. A przypomnijmy, że Tomasz Niedźwiecki w tym roku wywalczył brązowy medal Mistrzostw Europy w wyrywaniu w Armenii. Razem z Jakubem Słomińskim, i to były naprawdę dwa znaczące sukcesy kadry Wojciecha Bartnika, bo żeby przybliżyć pracę Wojciecha Bartnika w tym roku, no to najpierw były Mistrzostwa Europy Młodzieżowców w Chorwacji, w Poreczu. Tam pięciu naszych zawodników przegrało ćwierćfinał, a więc w walce gwarantującej medal niestety cała piątka poległa. No a później Mistrzostwa Europy Seniorów. I tu trzeba sprawę uplastycznić. No to był sukces Wojciecha Bartnika, bo dwa brązowe medale, no to jednak jest przyjemny kawałek historii polskiego boksu olimpijskiego. Ostatnia, trzecia runda. Tomasz Niedźwiecki mierzy się z Matejem Uremowiciem. Jestem przekonany, że Uremowicz podkręci teraz tempo. On czekał na tą trzecią rundę. Ale jeżeli przegrasz dwie, to trzecia ci już nic nie da tak naprawdę. Jeżeli chyba, nie że wygrasz przed czasem. Chyba, że wygrasz przed czasem, to prawda, ale boks olimpijski raczej wymaga dużo aktywniejszej pracy. Nie, to jest oczywiste, ale ja patrzę w kontekście wyzwania, klasy rywala i tak dalej, i tak dalej. A tutaj Uremowicz sprawia na mnie dobre wrażenie. Jest jednym z jaśniejszych punktów Chorwatów, mimo że również przegrywa. O, piękna kombinacja Niedźwieckiego. Najpierw prawy podbródkowy, potem taki zupełnie na luzie wypuszczony prawy prosty. Ale lewy hak na wątrobę to jest coś, co staje się znakiem rozpoznawczym zawodnika Rasza Kielce. No, wyprzedził Uremowicz Niedźwieckiego tym razem. No, fajnie wygląda ten lewy prosty Chorwata i teraz niebezpieczny prawy. Ale pięknie się składa do lewego haka. Tak jest i to robi to po kombinacji ciosów prostych. No to jest taki meksykański styl Niedźwieckiego, jak już idzie z tym lewym hakiem. To jest impet, jest skręt, jest siła rażeń. Z kolei Chorwat prezentuje raczej niemiecki styl. Podwójny blok i sporadyczne lewe proste. Jest sporo ognia, kiedy decydują się na wymianę ciosów z prawej ręki w bliskim kontakcie Uremowicz i Niedźwiecki. Do oglądania jeden z lepszych pojedynków dzisiejszego meczu. O, teraz podwójny lewy sierp. Ale Niedźwiecki też potrafi przyjąć bez mrużenia oka te uderzenia. No jest twardy, to jak najbardziej. No, trzeba uważać, cały czas to podkreślam, bo to jest ruletka, gdy wymieniasz się ciosami z prawej ręki. Lewa ręka musi wracać do defensywy, cały czas powtarza to Ireneusz Przywar. Dobry cios w korpus, skrzywił się przez chwilę Niedźwiecki po tym czasie na tułów i widzimy, że przez chwilę też zrezygnował z zadania ciosu. Mocne ciosy po obu stronach. Najpierw Niedźwiecki, potem Uremowicz. Chcą godnego akcentu, chcą solidnej wymiany w samej końcówce. I prawy podbródkowy jako ostatni cios, puentujący tę walkę i puentujący mecz Polska-Chorwacja. Dwie rundy Niedźwieckiego, ta trzecia zapisała na korzyść Chorwata, ale ona nie zmienia faktu, że Polak powinien zostać zwycięzcą tej rywalizacji. Ale podobał mi się dzisiaj Niedźwiecki, wrócił do tego boksu takiego efektownego, szybkiego. I miał rywala, który jakby go do tego zmusi, do dużego tempa, ale to też do pokazania pełni swoich umiejętności, bo żeby tutaj trochę Tomek Niedźwiecki odpuścił, na przykład wolniej wszedł w tą pierwszą rundę, to kłopoty. Nie wiadomo, jakby była trzecia runda rozegrana. No, odrobił zadanie domowe Tomasz Niedźwiecki wobec tego, bo faktycznie początek był chyba elementem decydującym w ogóle o obliczu tego pojedynku.
i panowie, w piątym pojedynku meczu Polska-Chorwacja na gali Suzuki Boxing Night 19 sędziowie punktowi byli zgodni. Jednogłośnie na punkty zwycięża Tomasz Niedźwiecki! Jednogłośnie na punkty wygrał Tomasz Niedźwiecki. Zasłużenie, no to nie ulega kwestii, bo ta sprawa została rozwiązana po dwóch rundach. W momencie, gdy uzyskał przewagę 20 do 18 na kartach punktowych, no to byliśmy w miarę spokojni, no bo jednak cały czas nie lekceważyliśmy Urremowicza i tego jego, no takiego ofensywnego zaciągu niebezpiecznego. Ale tu górę wzięło doświadczenie, siła. No i po prostu godne zakończenie dobrego dla Tomasza Niedźwieckiego roku i przenosimy się do Aleksandry Piki. Gratuluję zwycięstwa, tak dość mocno, efektywnie, ofensywnie wszedłeś w tę walkę, natomiast twój rywal nieco bardziej spokojnie, jakby czekając na okazję. Jak ci się boksowało z tym rywalem w ringu? No, ciężko, wiadomo, każda walka jest ciężka, to też było ciężko, ale wygrałem. No i również chyba taki dość ciężki rok za tobą. Mistrzostwo Europy, w Mistrzostwach Europy zdobyłeś brązowy medal, Mistrzostwo Polski ostatnio. Intensywny rok, ale chyba bardzo udany. Tak, sportowo, osiągnięciami bardzo udany, bardzo intensywny, ale fajnie zakończony. Czy dzięki tym sukcesom czujesz jakąś różnicę w ringu, jakąś większą pewność siebie? W sumie nie, tylko po prostu w CV się dołożyły szczebelki z osiągnięciami i tyle. To życzymy kolejnych sukcesów w CV w takim razie i zdrowia. Zdrowia. Dziękuję bardzo, Tomasz Niedźwiecki. No sam Tomasz Niedźwiecki złożył jedno podstawowe, ale najważniejsze życzenie, żeby zdrowie dopisywało. No i pytanie, którą drogą pójdzie Tomasz Niedźwiecki? Czy w przyszłym roku dołączy do wyścigu i spróbuje ganiać się z Mateuszem Bereźnickim w olimpijskiej kategorii 92 kg? Czy zostanie w dywizji do 86 i skoncentruje się chociażby na Mistrzostwach Świata? No to już będą rozmowy między Niedźwieckim, między trenerem Bartnikiem, bo też takie skoki wagowe, one bywają oczywiście kłopotliwe, a tu wydaje się, że pozycja Mateusza Bereźnickiego jednak jest bardzo mocna w kadrze narodowej. Zdecydowanie tak. Szczególnie, że Niedźwiecki sam mówi, że on nie czuje się dobrze w kategorii 91 kg. Optymalną wagą dla niego jest 86 kg. No i będzie może walczył o inne trofea, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Tego mu oczywiście życzymy.